Zapytałem się 100 twórców, co sądzą o montażu i jaki jest ich ulubiony efekt. Ale czym tak w ogóle jest montaż? Montaż filmowy. Techniczna operacja filmowa polegająca na połączeniu co najmniej dwóch kadrów. Gdy już wszystko zostało wytłumaczone, zacząłem pisać do twórców. I gdy wysłałem już dwie wiadomości, zadałem sobie pytanie, do kogo chciałem wysłać wiadomość, bo w sumie nie mam pojęcia. Więc usiadłem do komputera, odpaliłem YouTube i zacząłem szukać podobnych filmów. Znalazłem kilka i obejrzałem. Wiedziałem już, do kogo pisać, zajęło już mi to jakiś czas, ale się udało. A pierwszą osobą, która mi odpisała, był Igor X Life. Na moje pytanie, które brzmiało tak. Siemano, nagrywam film, w którym piszę do twórców, gdzie pytamy się o ich ulubione efekty w montażu i ogólnie co sądzą o montażu filmów. Czy byś był w stanie odpowiedzieć mi na te dwa pytania? Z góry dzięki, pozdro. Jego odpowiedź brzmi tak. Hej, szczerze pojęcie efekty, no to może być różne. Ale ja osobiście lubię jakieś takie już klasyczne efekty, które są nalety już od dawna. Ale na pewno fajnym efektem jest teraz to AI, które może zrobić w montażu. A tak to nie wiem szczerze, co teraz tak wymienić. Pozdro. A kolejną osobą, która mi odpisała, był Nord. A jego odpowiedź brzmi tak. Impact Pool. Nie wiem, co mogę sądzić o montażu. Mega kocham to robić, więc mega spoko. A następnym twórcą, który mi odpisał, był Nati Romeo. Siema. Na sam początek pozdrowionka dla widzów i dziękuję za wiadomość. Odpowiadając na pytanie. Chyba jeśli chodzi o efekty w Premiere Pro, to przejście pop i push do napisów, paczki Film Impact i cała paczka Premiere Composer. Jeśli chodzi o efekty w After Effects, to chyba efekt glow na napisy i również cała paczka do tego programu Animation Composer. A to, co myślę montażu, to że bez niego film na YouTube jest zupełnie inny. I najzwyczajniej w dzisiejszych czasach nie powinniśmy wypuszczać filmów bez niego. Czasem nawet dodanie muzyki i kilku zoomów robi efekt. Pozdrowionka, pozdro. Mater również mi odpisał. Uważam, że montaż jest kluczowym aspektem każdego filmu. Ale skupiając się na ety, to moim zdaniem montaż teraz jest nadmierny, za dużo efektów, które sprawiają, że po prostu nie chce mi się czegoś oglądać. Bo widzę, że jest to robione pod młodsze osoby z TikTok. A ulubionym efektem chyba maskowanie przy przejściu. Pisał mi również Sefero, który nagrał mi głosówki, które właśnie teraz słyszycie. Moim ulubionym efektem w montażu są przybliżenia, ale takie smooth przybliżenia oraz takie smooth slide. To jest bardzo fajne. A i co sądzę o montażu filmów? No co, im bardziej dynamiczny film, lepiej zmontowany, więcej efektów, im więcej cięć, im więcej tego wszystkiego, tym jest większy watch time, tym większe wyświetlenia, tym ciekawszy film. Także montaż to jest najważniejsza rzecz według mnie w robieniu filmu. A teraz osoba bardziej z kontentu minecraftowego, czyli Elomord. Ulubiony efekt to musi być bezkonkurencyjny Motion Twin, Film Impact. Wszystko tym robię. Karol z Deba również mi odpisał, a dokładnie wysłał głosówkę. To tak. Generalnie efektów ja sam osobiście mało używam, ale jeżeli mogę to nazwać efektem, to moim ulubionym jest, kiedy mogę podłożyć jakieś stokowe nagranie albo zdjęcie i udawać, że to ja nagrałem. To jest śmieszne, zawsze, przynajmniej dla mnie. A co do montażu, to ogólnie myślę, że to jest sztuka po prostu, że to powinno być jako pewien odłam sztuki, bo co uważam, ważniejsze jest dobre zmontowanie filmu niż dobre nagranie go. Generalnie, że montaż stoi wyżej niż nagranie filmu, bo nawet z każdego złego nagrania, z każdego błędu, które się popełni przy nagraniu, można zrobić coś zupełnie innego podczas montażu. Stop, a jeśli ci się podoba ten filmik, zostaw suba. I już nie przeszkadzam, oglądaj dalej. Carlos Freestyle również mi odpisał. Jeśli chodzi o moje ulubione efekty, to napisy, przedmiot pokazujący się za postacią oraz takie smoothie transition, jakie są w teledysku masnego Bena. Ogólnie cały klip mega mi się podoba pod względem efektów. Ja bardzo lubię dynamiczny montaż, zwłaszcza na początku filmu. Dla mnie pierwsza minuta powinna zawierać jak najwięcej efektów, jakichś wyskakujących rzeczy i tym podobne. A przed ostatnią osobą, która mi odpisała, był Bodzio, który odpowiedział w formie wideo. Tak. Co? Montaż. No, fajny. Lubię montować. To jest takie połączenie kreatywności, ale też z taką monotonną pracą. Są momenty, kiedy trzeba po prostu siąść, pociachać ten klip, poukładać i nie ma tam nic ciekawego, ale są też te momenty bajeczne, kiedy po prostu siadamy przed tym nagranym materiałem i możemy stworzyć wszystko, co chcemy. No ja to bardzo lubię. Moim ulubionym efektem montażowym będę miał dwóch kandydatów. Jeden to jest rotoscope, czyli wycinanie konkretnych obiektów w kadrze i nakładanie efektów tylko na nie, bądź na background, czyli na tło za nimi. A drugi efekt, dosyć prostszy, wręcz bym powiedział najprostszy efekt, jaki można kiedykolwiek sobie wymyślić, czyli cięcie. Najprostszymi cięciami można stworzyć naprawdę dobre efekty. No, także dwa efekty trochę na dwóch końcach spektrum, bo rotoscope jest dosyć wymagającym efektem, a cięcie jest chyba najprostszym, jaki można sobie wyobrazić. No i
i to tyle. Ostatnią osobą, która mi odpisała, był CDX, czyli montażysta Konopskiego, który również nagrał dla mnie filmik. I drugi ulubiony efekt zdecydowanie to jest bawienie się przezroczystością i na przykład jak pokazuję jakiś komentarz na filmie, to daję pod niego coś zblurowanego i lekko ciemniejszego do tła, wycinam sobie color key albo ultra key tło tego komentarza i wygląda to dużo, dużo lepiej. Można jeszcze z Lumacrafsami poeksperymentować, żeby na przykład doprowadzić coś do perfekcyjnej czerni, czyli tego koloru, który się chcemy pozbyć. Ogólnie bardzo fajna technika, polecam. A jeśli ten film ci się spodobał, tutaj masz podobny film, więc klikaj i zapraszam do oglądania.